Lekarz obserwuje elektryczną czynność serca Franka w pewnym okresie czasu. Elektryczna czynność serca Franka jest cykliczna, no tak jak to powinno być, bo pewnie jest jakoś ona powiązana z biciem serca i osiąga szczyt co każde 0,9 sekundy. Który z poniższych wykresów może przedstawiać tę sytuację, jeżeli T oznacza czas mierzony w sekundach, natomiast E oznacza elektryczną aktywność serca Franka mierzoną w woltach? Mamy taką dodatkową wskazówkę, że możemy wybrać tylko jedną odpowiedź. Więc tak, na osi poziomej mamy właśnie czas w sekundach, na osi pionowej napięcie w woltach. No widać, że to są dosyć małe napięcia, prawda? 4000 wolta. I teraz to jest tak wyskalowane, że zawsze mamy pik pierwszy w chwili 0, prawda? I tu możemy wybrać jedną z tych. No więc przypatrzmy się tutaj tym wykresom. No więc pierwszy wykres wygląda na to, prawda, że te odstępy są większe niż jedna sekunda. No i teraz to wyraźnie już widać, jeżeli policzymy trzy piki. Widać, że tutaj jest wyraźnie więcej niż 3 sekundy. No gdyby było 0,9 sekundy, no to oczywiście jasne jest, że trzeci pik powinien wystąpić po okresie czasu 2,7 sekundy, czyli mniej niż 3 sekundy, a tu wyraźnie widać, że trzeci pik występuje po czasie 3 sekundy, czyli A na pewno nie. Popatrzmy dalej, B. No B tutaj mamy mniej niż 1 sekundę, też wyraźnie widać, natomiast wydaje się, że to jest trochę za krótko niż 0,9, ale to może za chwilę. C też jest mniej niż 1 sekunda. Może odrzućmy najpierw te, które są ewidentnie złe. Tutaj D, no wydaje się, że to jest dużo częściej niż 0,9 sekundy i to możemy się na przykład bardzo dokładnie o tym upewnić, że w czasie do 2 sekund jest raz, dwa, trzy ewidentnie, nawet czwarty wygląda na to, że się zmieścił, więc to jest na pewno mniej niż 0,9 sekundy, dlatego że gdyby to było 0,9, no to trzeci pik już by wypadał powyżej 2 sekund. Czyli A i D odrzucamy, popatrzmy na B i C. No wydaje się, że C jest bliżej tej 0,9, ale właśnie możemy się o tym przekonać, jakby upewnić, no licząc więcej niż jeden. Na przykład tutaj widzimy, że cztery piki zmieściły się, cztery te takie maksima zmieściły się w 3 sekundach. No więc 4 razy 0,9 to jest 3,6, wobec tego na pewno tu jest okres krótszy niż 0,9 sekundy. Natomiast tutaj właśnie czwarty jest powyżej 3, 3,5, mniej więcej 3,6. Więc z tych czterech wykresów jedynie wykres C no, odpowiada tym założeniom, że te piki są co 0,9 sekundy. Sprawdzamy. Dobrze. No i może jeszcze jedno zadanie tego typu. O, tutaj mamy takie wykresy. Dobrze, przeczytajmy. Z powodu zależności drapieżnik-ofiara z populacją lisów, liczba królików w określonym regionie jest cykliczna i oscyluje między maksimum 3000 królików a minimum 500 królików. Populacja królików osiąga swoje maksimum raz na każde 15 lat. Który z następujących wykresów mógłby przedstawiać tę sytuację, gdyby T oznaczało czas mierzony w latach, zaś P populację królików w tysiącach? No i znowuż mamy podpowiedź, że mamy jedną odpowiedź wybrać. Popatrzmy tutaj, znowuż mamy cztery możliwości. No i zobaczmy. Maksimum 3000, minimum 500. Więc popatrzmy najpierw na maksima, minima, czy wszystkie wykresy odpowiadają tym założeniom. Tak, wszystkie wykresy, prawda, mają maksimum 3, minimum 500. No dobrze, więc nie możemy odrzucić żadnego. Natomiast maksimum co 15 lat, więc tak. Wygląda na to, że tu jest maksimum, potem spada, 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 tu jest minimum, no ale to minimum osiągnęło po 15 latach i maksimum dopiero po 30 latach. Wobec tego wykres A na pewno nie. Wykres B. Wykres B, no wykres B wygląda, że rzeczywiście by pasował, dlatego że popatrzmy, minimum jest 500, maksimum. I tu jest to pierwsze maksimum jest mniej więcej poniżej 5, a następne maksimum jest więcej niż 15, więc tutaj prawda, prawie 20. Wobec tego tu wygląda na to, że ten by pasował, że to jest mniej więcej 15 lat. Popatrzmy tutaj.
No tu jest ewidentnie za szybko, prawda? Bo tu jest maksimum mniej więcej, tu jest 3, czyli to jest 1,5, 1,5 odpowiada jedna kratka, więc tu jest od 1,5 do 9, więc C na pewno nie, to jest za szybko. I teraz D. D jest tak, maksimum pierwsze jest w, ile tu mamy, 3, 7, około 8, a tu jest 12, tu jest 15, tu jest 15, prawda? Na tym wykresie dwie kratki odpowiadają 3, czyli tu jest 15 i tu wyraźnie się zmieściły już dwa maksima, czyli D nie. D nie, czyli tak, odrzuciliśmy D, odrzuciliśmy C i odrzuciliśmy A, więc zostało jedynie wykres B, więc jeszcze popatrzmy. Tutaj jedna kratka to jest 5, no i właśnie to maksimum jest mniej więcej poniżej, tak mamy pomiędzy tym a tym, wydaje się zresztą 3 pełne kratki, więc jedynie wykres B miałby szansę tutaj się, więc jedynie wykres B, no i może, czyli wykres B i sprawdźmy. I jak zwykle zachęcam do samodzielnego rozwiązywania zadań na naszym portalu.